Mogę dotknąć pańczy? O nie, ty! No jak się stąd wychodzi? Dobra. Ła! Tego nie przewidziałem. Witam w piątym odcineczku, tak? Piątym? Piątym, zgadza się. Czekaj, to jest moje. Dzięki. Dzięki. Muszka. Fajna jest, zostawię ci. Miałem jakąś broń zbudować. Także zbudujmy jakąś broń. Może tą sikierę, bo ona się też kończy. Gałązka i prymitywny sznur. Jeszcze gałązka. No dobrze. Robi się powoli zmierzch. W ogóle co mi daje ten niby warsztat? Tak. Meszek z muchy. Dobra, płaszcz z koniczyny sobie zrobię. Płaszcz z koniczyny, czy mi brakuje? I siekiera pękła. Znaczy, przepraszam, kamyczkowy topór. Patrz, będzie jedzonko. Oj, będzie jedzone. Gotuj. No ale dobra, kiedy ja mam wiedzieć, że to jest gotowe? Patrz, jeszcze mi brakuje. To już gotowe? Zgadzam. Czyste upieczone mięso mszycy spowalnia i w dużym stopniu zaspokaja poczucie głodu, sytość, posiłek. Świetnie! No to jemy. Jak to? No to enter? Ja sobie to... Pieczem zmierz. Co? Co? O co chodzi? Cztery. Sytość. No i dobrze. No przed... Co ona tam mówi? Coś tam mówiła. Kurde, do tego sznura to idzie sporo też.
akcja. Ty to słaba mrówka jesteś. Do walki to ty się nie nadajesz. Safety first. Okay. Lotnia? Możesz latać potem? Ciekawe. To można to naprawić? Napraw. Odłamek kwarcyty. Dobra. Jak to leży na ziemi na razie. A jakieś narzędzia może sobie ulepszymy? Ulepszymy? Powiem łopczek. Na przykład to opór. A my to wziął? Zakujemy. No dobra, jakbym chciał ulepszyć to. To co? Co to wybuchło? Coś wybuchło? Może jakiś ten... Jakaś pszczoła zleciała i tak walnęła. Mogę już spać? Nie, jeszcze nie. No jeszcze dzidy nie ma w każdym bądź razie. Albo w ogóle łuk od razu sobie zróbmy i tyle. Jak zrobić strzały? Nie wiadomo. Nie mam meszku. No to dzida zostaje. No te dźwięki to mi się nie podobają. Taki... Ha! Jaki wielki! A mam kamień? Nie mam kamienia. Znaczy nie dorzucę, ale... Dobra, idę spać. Feeling a little low energy. Need to recharge. Znowu nie mam nic do jedzenia i do picia. Uroki survivalu. Grzybki nam się kończą. No, ewidentnie trzeba coś ogarnąć z tym jedzeniem. No naprawdę. Dobra, idę sobie jeszcze zeskanować parę rzeczy. Może coś odkryję przy okazji. No kurde, sorry, no ale głodny jestem. Uem. Jaki dźwięk? Aha, czyli dwa meszki z jednej muchy. No to dobrze. A może coś się nabierze na to jedzenie? Przynajmniej coś upolujemy większego. Ciekawe, czy tak działa, jakbym rzucił to mięso tak wolno, czy ktoś by przybiegł. To jest dobre, potem sobie sprawdzimy to. Już mogę? Zgadam. Co? No? Upieczone. Zjedz.
trzeba mieć kamyczka, żeby zrzucić tą wodę. Najwyżej to zrobię dzidą. Dobra, robimy to dzidą. Mam nadzieję, że dzida spadnie. Nie spadła. Hydration is the key to performance. Naszyż kurde, no. O! Dzięki! No i fajnie. Spać z mszycy. Niby sok, ale napić się nie mogę. Kamyczek. Do tego potrzebuję młotka. Narzędzia do kopania. Okej. Dobra. W każdym razie miałem sobie iść przeskanować. Ale bardzo podoba mi się ten... No koncepcja w ogóle tego... O, woda. Koncepcja takiego... Niby lasu, nie? To jest doprawdy las. Ale to wielkie, to jest krople soku. Dosłownie las, ale no wiemy, że to jest trawa. Mega, mega, podoba mi się. Niby takie małe rzeczy, na które nie zwracamy uwagi, jak mrówki, jak jakieś śmieci, źdźbła trawy, grzyby czy coś, to tutaj naprawdę wydaje się to problemem, a takim nie do przejścia czasami. No jest to mega wielkie, w każdym razie. Mogę to? Chyba nie. O, nic mi się nie stało, dobrze. Dobra. Czekaj, to tam było, naprzeciwko. Czemu nie mam w takim punku dzidy? Już mam, dobra. Maska gazowa! Dobra. Co to? Kawałek suchej trawy, okej. Dobra, jak jeszcze oglądasz, choć jestem ciekawy. No jak oglądasz, to napisz pomarańcza. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze ogląda. Będzie jakiś dowód, że jeszcze jesteście, albo jesteś. Hehe. Przydałoby się... Tam coś jest. Nauka chyba. W losowych miejscach jest, co? Okej, surowa nauka. Cześć, mrówka. Sporo was tu macie. Ty patrz, kopiec mrówek! Bajer. Oho, dobra, nie podchodzimy. Trawę, one kiepsko chodzą między trawą. Jak trochę dziki w Polsce. Kiepsko biegają pomiędzy drzewami. Tam coś dużego chodzi. Biedronka. Nie, biedronka. No cześć. That ladybug would be a menace boxing out in the paint. No nie wiem, kusi mnie, żeby iść po te narzędzia. Znaczy te narzędzia to zgubiłem. No a raczej nie pójdę, no. Z tym pająkiem to szczerze powiedziawszy, no nie mam szans.
Duży, nie? Whatever's rumbling down there, I'm gonna stomp on it. O, to rośnie. Te źródła trawy. Te wszystkie te gałązki. Dobra, powiedz mój warsztaciku, co ja tu mogę jeszcze zrobić. Brakuje mi dwóch myszków. Jeszcze. Dobra, to zrobię sobie jeszcze jedną dzidę, najwyżej, żeby mógł rzucać. Nie będzie fajnie. Dobra. Jak to wygląda? Jeden bandaż, dwie włócznie, dwie siekierki. Jedna chyba zniszczona. No ale dobra. Wodę gdzieś tam po drodze znajdziemy, już jedną widzę. Grzybki do jedzenia mam, także już to jakoś wygląda. O, nie ten guziczek. That tastes really good. Ale jakoś tak pewnie się siekierą czuję, bo ona ogłusza. Dobra, w tamtą stronę była ta deska, co zginąłem. Misja nas kieruje do dębu. Do dębu, żeby sprawdzić, co tam się popsuło. No to idziemy. Dom sobie na razie odpuścimy, no bo nie jestem w stanie tam przedrzeć się przez tego pająka. Dobra, zbierzemy sobie jeszcze grzybki po drodze, jak już jesteśmy. Co to? No koniczyna to nie jest. Tylko kamień po prostu. Ok? Co tam jest? Wielki jak garnek z zupą mojej babci pająk. No sobie tam poszedł. Mogę dotknąć pańczyny? O nie! Ty! No jak się stąd wychodzi? Uciekaj! No zablokowałem się! No jak się w trawie zablokowałem, no? God damn it! Ale wiemy, że pajęczynę się pali. Nie można jej ściupać raczej. Kurde, ostatnia postać nam została. No, także już nie mogę zginąć. Jak zginę, to idę odinstalować grę. God damn it! Przynajmniej parę rzeczy mi zostawiło. O, jest sporo ciuchów. Ale byłem na dwa uderzenia? Na dwa uderzenia, więc już lepiej jest. Już lepiej. Dobra, no to co, kończymy. Piąty odcineczek. Piąty odcineczek, no trudno, no zginąłem, no kurczę, blado. Trudno, trudno, ostatnia postać została. Także no, do następnego odcineczka. Jeszcze sobie rzucę siekierą. Na pożegnanie. I złapię.
Ale w powietrzu, czekaj. Ty, w głowę mi się wbiło. A czekaj, bo to jest jakiś widok pierwszoosobowy chyba, nie? Na jakimś guziku, klawiatura. Kurczę, sporo tych guzików. Ale tam był jakiś tryb fotograficzny, to może klikniemy ten tryb fotograficzny. Tak, jak to wygląda. O, dobra. Wbiję sobie jeszcze raz to w głowę, jak się uda. I tryb fotograficzny. Mogę z boku jakoś? Jak mam obrócić się? Ty, przecież to nawet mi się w głowę nie wbiło. Ale będzie fajne zdjęcie. Czekaj, do góry. Do góry. Dobra, no to co? Kończymy. Do następnego. Aha, to zdjęcie sobie zrobiłem. Jak się stąd wychodzi? Tap? Nie. Escape, po prostu. Dobra, także do następnego.